naszego państwa. 3 maja obchodziliśmy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 1 maja to 13. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. 2 maja to święto flagi, 1 maja święto pracy. Dlatego dzisiaj na scenie, oprócz barw biało-czerwonych, pojawiły się również flagi państw europejskich. Za chwileczkę prowadzącym oddam głos, natomiast bardzo proszę teraz, w związku z tym, co niestety wydarzyło się w tym tygodniu, zmarł wieloletni nauczyciel naszej szkoły, wicedyrektor, pani Krystyna Jodłowska. Bardzo proszę o uczczenie jej pamięci minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Oddaję prowadzący głos. Obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziś uczniowie naszej szkoły przypomną nam, jak doszło do tego wielkiego wydarzenia. Baczność. Sztandar szkoły prowadzić. Do hymnu państwowego. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe Dzień 3 maja, czyli rocznicę uchwalenia Konstytucji pierwszej polskiej z 1791 roku. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los na parstkę bić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie ubić, o blasku próchna mówić gnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nic, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Jest rok 1791. Wielkie dni przeżywa Warszawa. Oto już 4. rok obraduje w stolicy Sejm, tak zwany Sejmem Czteroletnim lub Wielkim. Toczy się zacięta walka o losy Polski. Projekt reform ustrojowych powstaje powoli wobec oporu znacznej części posłów. Wielką rolę odgrywa grupa zwolenników reform skupionych wokół Hugo Kołłątaja, nazwana później Kuźnicą Kołłątajowską. Do tego zacnego grona należeli również Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Mołochowski i inni. Byli to ludzie mądrzy, kochający ojczyznę, którzy chcieli zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa, które prowadziły Polskę do zguby. Rozproszeni,
Obradnej Sali Poselskiej Zamku Królewskiego rozpoczęły się obrady. Marszałek Stanisław Małachowski wzruszonym głosem otworzył posiedzenie Sejmu, który miał zatwierdzić nowe prawa, nową konstytucję dla Polski. Praca Sejmu Czteroletniego umieściła uchwalenie nowej konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą, to znaczy regulującą podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz. Postanowienia konstytucji były rewolucyjne, ostrożne, doniosłe na miarę epoki. Konstytucja składała się z 11 rozdziałów. Pierwszy – religia panująca. Drugi – szlachta ziemianie. Trzeci – miasta i mieszczanie. Czwarty – chłopi i włościanie. Piąty – rząd, czyli oznaczenie władz publicznych. Szósty – sejm, czyli władza prawodawcza. Siódmy – król, władza wykonawcza. Ósmy – władza sądownicza. Dziewiąty – regencja. Dziesiąty – edukacja dzieci królewskich. Jedenasty – siła zbrojna narodowa. W konstytucji zakreślono ramy nowego państwa, monarchii konstytucyjnej i parlamentarnej. Zniesiono wolną elekcję i liberum veto. Zlikwidowano odrębność korony i Litwy, rząd organem władzy wykonawczej, powołanie Straży Praw z królem na czele, sejm, parlament organem władzy ustawodawczej, zwiększenie liczby wojska, zreformowanie sądownictwa, uprawnienia dla mieszczan i głowów. Społeczeństwo Warszawy z ogromną radością przyjęło nowy akt prawny, wiwatując na Placu Zamkowym na cześć twórców konstytucji, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego i Stanisława Małachowskiego. Majowa jutrze.